Dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Na Strosiej Farmie, nie? Farmie. W Farmie? Wara przyjechała do domu. Do rodziny przyjechała. Guzik przyjechała do mnie na spaghetti. Wow. I na schabowe. Na schabowe, no. Widzisz, jakie mam przystępy. Głowa, cieszy się, że tu jesteś. Ej, pas, ale nie muszę powiedzieć, że to jest farma, a nie ferma. Fermezony opowiadają. Jesteśmy właśnie na farmie Strusie. Jest super melanż, przyjechaliśmy na melanż, będzie super, ubierzemy się, pójdziemy, wrócimy i rano wrócimy do domu. Nie opierać się o czarne liny, to jest taka lina jakby krojąca jeszcze przed właściwym ogrodzeniem, struś bywa po prostu niebezpieczny. Proszę również nie zbierać żadnych brudnych rzeczy z ziemi typu pióra na przykład, brudne, dobrze? Można robić zdjęcia oczywiście, zadawać pytania, później zrobimy sobie jajecznicę z jaja strusiego. No i tyle. Czy ktoś ma jakieś pytanka organizacyjne? Z chłopakami jest zupełnie inaczej, są bardziej agresywne. W ogóle te ptaki bywają agresywne, szczególnie kiedy mają młode. Wówczas taki emu co może zrobić? Ugryźć. Ugryźć? Nie. One nie mają zębów, nie gryzą. Udziobać. Udziobać też nie. Ale jak? Co może? Oślinić? Nie. On może podrapać, słuchajcie. Podbiega, skacze na pół metra i dopiero drapie. A ma trzy pazury, także to jest dość ostre, także wcale nie jest taki bezpieczny. Chcesz czapeczkę? Chcesz zrobić flika z czapeczką? Proszę bardzo. Ojejku. Proszę bardzo, zaliczone. Słuchajcie, więc tutaj mamy dziewczynę. Dziewczyna znosi jaja koloru niebieskiego. Zielonego, blisko, zielone. Kolor maskujący w trawie, jak zniesie, nie widać. W ogóle jedzą trawę, jak myślicie? Spójrzcie tutaj na wybieg. Nie, kosiarka tutaj je trawę przede wszystkim. One bardzo lubią ziarenka, różnego rodzaju zboża, dlatego w Australii te ptaki uważane są za szkodniki. Nie za bardzo je lubią w Australii. Tutaj w Europie to jest raczej taki ptak pokazowy. Jak ktoś jest hobbystą albo jakiś ośrodek naukowy, to nie jest ptak użytkowy, czyli nie hoduje się go w celu konkretnych jakichś tam korzyści. Tak to wygląda. Jeszcze raz trik z czapeczką. Proszę bardzo. Jak widać, bardzo lubią chlebek. Słuchajcie, tutaj nie mają, zwróćcie uwagę, wy z tej strony, nie mają skrzydeł. Dość trudno znaleźć skrzydła, bo są takiej wielkości. Także nigdzie takiej wielkości, także nigdzie nam nie polecą, pobiegną natomiast z prędkością około 50 km na godzinę. Chcesz spróbować? Proszę. O, ona te okruszki widzi. No słuchajcie, możecie pogłaskać, najlepiej nie po czuprynce, bo tego nie lubi, tylko tutaj. Ona was nie udziobie. Tam nie mają skrzydeł, jak wiesz, to na pewno nie przylecą. Tak, struś afrykański biega szybciej. Słuchajcie, może dziobek wstanie do nas, a dziobek to jest największy ptak, jakiego mamy tutaj. Zwróćcie uwagę, bardzo was proszę, nie przechodźcie za te drzewka, dobra? Wstańcie sobie tutaj, poczekaj. O, to jest dziobek. No zjedz sobie. A teraz zataj. No zataj. No zataj, dziobek. Widzicie, ja stoję dość daleko, dlatego że strusia afrykański to jest bardzo niebezpieczne zwierzę. Taki ptak to jest prawie 200 kg wagi. Ponad prawie 3 metry wzrostu. I kopie z siłą konia. Kopie tylko do przodu, także bezpiecznie podchodzić do niego z tyłu. Macie uwagę, tam nie ptaki. Nie, pazury nie są ostre, ale bardziej liczy się, wiesz co, bo to służy im do robienia przede wszystkim gniazd. Tamten z tyłu, innego koloru, czyli taki szaro-brązowy, to jest samica. Więc czarny to jest samiec, czyli właśnie ten dziobek, natomiast samica jest szaro-brązowa. Proszę? Kto jest bardziej agresywny? No standardowo chłopak jest bardziej agresywny. Także ja tak zawsze uważam, jak do niego podchodzę, bo jakby mi przyłożył, to mógłbym się nauczyć latać od ptaka, który jest nielotem. Słuchajcie, ponad 40 sztuk tutaj mamy i te strusie u nas mają jeden, jedyny cel. Otóż chodzi o znoszenie jajek. Proszę się nie opierać o to, dobra? Bo to już jest takie wysłużone. Słuchajcie, z tych jajek robimy dwie rzeczy. Pierwszy sposób, sami będziecie dzisiaj to testować, czyli jajecznica. Drugi sposób, wkładamy do inkubatora. Po 40 dniach wychodzi taki malutki struś, słuchajcie. I dzisiaj też taki struś się zobaczycie. To wcale nie znaczy, że są stare. Proszę, ile żyją? Maksymalnie 60 lat. Będę w telewizji? Tak. Ona zaraz sobie przyjdzie. Dobrze.
Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy teraz bliżej. Bardzo was proszę, nie opierajcie się o te liny, dobrze? A dziewczyny, odejdźcie tam dalej. Co ona robi? Ja myślę, że ona będzie się zaraz myła. Odejdźcie dalej. Zaraz zobaczycie, jak się myje. O, właśnie tak. Kupuje się piaskiem. Ona właśnie usiadła sobie w gnieździe. Te piaskownice tutaj to są gniazda strusie. I tutaj strusie nie wiadomo. Drugie rzeczy zaczyna strus nosić jaja w marcu, a kończy we wrześniu, czyli jest to pół roku. Przez drugą połowę strusie odpoczywa. Nie? Nie. To może paluszek. Nie? To tak, paluszki są bardzo dobre. Zobaczcie, moi drodzy. Co strus je? Zapalniczki. Proszę, masz klucze. Lubisz klucze? No, bardzo dobre, tylko muszę wejść do domu później. Co ja tu jeszcze mam w kieszeniach? O, ty masz czapeczkę fajną. Mogę? A, zobaczymy, czy czapeczki je. Bardzo dobra czapeczka. Proszę bardzo, skasowana. A ty co, a ty chlebek byś chciała? Proszę bardzo. Jak widzicie, struś afrykański jest zwierzakiem bardzo towarzyskim. Szczególnie te, które są przyzwyczajone tutaj do ludzi. Masz komórkę sobie zjedz. Także nie radzę ze smartfonami, no szybko się psują. Ty nie lubisz komórek, ale ona bardzo lubi. O. Chlebek? Proszę bardzo. Dlaczego struś jest taki niebezpieczny? Dlatego, bo ma taką nóżkę. Widzicie tutaj, z tej strony? Takie udo. Dzięki niemu rozpędza się do ponad 70 km na godzinę. I dzięki takim nóżkom właśnie kopie siłą konia. Kopie tylko do przodu, także jak będziecie kiedyś w Afryce, spotkacie się oko oko ze strusiem, to moi kochani, musicie obejść go od tyłu najlepiej. Natomiast są bardzo duże. I te gałki oczne w środku prawie się stykają. Przez co niestety mało miejsca jest na co? Na mózg. Na mózg, oczywiście. Masz rękę sobie zjedz. O, ta akurat ostro gryzie. Nieprzyjemnie. Na całe szczęście dla mnie nie mają zębów. Strusiowi można się odwdzięczyć. Tak go łapiąc. Proszę bardzo. Zwróćcie uwagę, jak struś mruga. O, widzicie takie białe błonki? To jest drugi zestaw powiek, który służy do czyszczenia, to znaczy zgarniania piasku, kurzu, bo jest duża powierzchnia oka. Natomiast te powieki, jakie my mamy również, to one służą przede wszystkim do spania. Dziwnych rzeczy dajemy skorupki. Takie, znaczy skorupki, muszelki, przepraszam, takie z morza. Tylko że są one potłuczone. To jest źródło wapna. Dzięki temu żyje taką ładną skorupę, którą zobaczycie podczas naszego... Istnieje się u nas, bo on się nazywa Kacperek. To jest konik rasy Fjord. Spokojna rasa, taka dość silna. Zajmuje się wożeniem dzieciaków bryczką. Czyli on przede wszystkim jest u nas pod bryczkę. Wierzchem, o, ale ile mów. Przed chwilą wyszedł, proszę. Proszę, koń, nie. Bok kopie tylko z takich zwierząt, które mogą coś zrobić, to przede wszystkim wielbłąd. Krowa też? Można go pogłaskać. Nie, słuchajcie, wolałbym, żebyście akurat jego nie karmili, bo ja się trochę, bo on ma dość dużą paszczę. On ma takie zęby. No i czasami mógłby niechcący kogoś ugryźć, zanim on skojarzy, że to boli. Ale krowa umie na przykład, bo się, tak? Jak chcecie, możecie go pogłaskać, tylko proszę, nikt z tyłu nie podchodzi. Tak jak ty. Bo tutaj już by się mógł. To nie jest kucyk. Kucyk to jest kucyk o połowę mniejszy koń. To jest Fjord, tak się nazywa teraz. Widzicie go, no nie? To jest ten. Ten struś, który ma numerek 7, to jest właśnie roczny struś. Tak wygląda struś po roku. Ten też jest roczny i ta samica jest wyjątkowo duża. To jest ponad 120 kg żywej wagi. A ta ma z kolei 5 lat. Jest mniejsza, tak jak u ludzi. Są mniejsi ludzie, więksi. Różnie bywa. I teraz tak. Podejdziemy sobie kawałeczek dalej, dobrze? I pokażę wam, jak się karmi zwierzaki. Jak drukarka. Ale fajnie. Fajnie? No, spróbujcie. Silnie mirek. Bolało? Nie bolało? No. Kto jeszcze chce?
Kinga Sokosa w tym roku. Także już pierwsze karmienie strusia macie ze sobą. Kto jeszcze chciałby? Takie pozuje. Tam spotkamy jeszcze Kubusia, którego będziecie mogli poznać. Ty, ale śmieszna to. I dajesz powodzenia. No, pochodzę ze mnie. Takie trochę nieumyślne. No, tak idę po bokie. Ile, Bob? To jest... To jest salam. Kto ma ochotę? Nie, ja się Lola nie wyczuwał. O, jakieś ta jest ciężarna. Taki ma brzuchon. No. Ona jest już parę, no w tym tygodniu, może w przyszłym powinna już się. Osły też kopią, czy nie? Proszę, czy osły kopią? Kopią, tak. Wysiałki mają też te osły. Jejku, Szumon, uważaj. Pochamlamy. No dobrze, ale nie musimy z tym aparatu rozwalić. Dara, jakby się coś działo, to... Romantyk. Jadłbym. Nie, muszę pokazać. Tam są te gęsi, co nie? Halo! Rodzina. Druga to mówi czapki. Ale ciebie lecę. Są fajne czapki. O Jezus Maria. Co tam jest? Więc musiałem cały czas pomagać temu JJ-kowi, łapać JJ-a, łapać kozę i podłączać go, żeby się mleczka napił. Zapraszam do Kubusia. Tutaj po drodze są. Tak. Jolo. Kolego. To da koziołko. Tak się zdarza, że one tutaj robią. My to sprzątamy. Tak. No, lepiej nie. Będzie fajniej. Nakarmisz kury? Weź to, sypnij tam, dobra? Tutaj za tym kątem. My to sprzątamy. Tak. No, lepiej nie. Będzie fajniej. Nakarmisz kury? Weź to, sypnij tam, dobra? Tutaj za tym kątem. To jakiś kurde? Jest tam sama. Irek, nie wiedziałeś? Jest tam sama. 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 Jest tam
Co to nie działa? Wyobraźcie sobie, że macie własny ogródek, albo macie po prostu. Jakie musi spełniać parametry? Musi być ładny i prosty. Mama robi mnie. Nie zjadać. Nie śmierć. Lama robi kubkę w jednym miejscu. Jest czystym zwierzakiem, czyli jak macie ogródek. Jednego... Brawa dla kolegów. Salami. Salami. Ale koni nie przerabiamy. Monia! Monia? A co mam? To się zrozumie. Nie, pomuka chyba. Macie bardzo. Podacie? Koty cię nie lubią, patrz. Jak? Widzisz? On cię nie lubi. Co na ziemię, dobra. Idź. Uciekaj. Idź. Cześć, kotek. A i może zamiast jej cykietek. Dalej mi został ślepszy. Cześć. Gdzie jesteś? Co? Gdzie jesteś? Jesteśmy w parku Strusi. Tak? A co widziałeś? A widziałam we Strusie lamy. Mi tam jedna dziewczynka została. Jak to powiedzieć? Opluta! To dobrze czy źle? Źle. Jakie strusie jeszcze widziałeś? Dwa rodzaje akurat. Witaj. Gdzie jesteś właśnie? Jesteśmy na farmie strusi, gdzie jest przepięknie. Tak? Jesteśmy w parku dla zabaw. Nie wiem jak to się nazywa, ale jesteśmy. Co tutaj widziałaś?
A dużo rzeczy tu się widziało. A co na przykład? A widziałam po raz pierwszy w życiu, widziałam Emu, naprawdę. Tak? Ja pierwszy raz strusia. Ładne? Piękne. No powiedz jak. Świetne, piękne, naprawdę. Julia, że cały czas na zdjęciach dziwnie wychodzi. No, a co jeszcze tutaj widziałaś? A, króliczki. Konika. Strusie, oczywiście. No, coś jeszcze? Kury. O, to coś nowego. No wiem, małego strusia. Mówię, że to już jest na zdjęciach, gdzie mnie wychodzisz. Oczywiście to jest Kamila, przyjaciółka. Tak, z aparatem. No, to coś jeszcze widziałaś? A dużo się rzeczy tu jeszcze widziało. A co się dowiedziałaś? Że lamy plują na 3 metry. Poczułam to. Ło, szalona. No, to na dzisiaj koniec wywiadu. Pa, pa. Witam. Witam. Jak się nazywasz? Nie powiem. Ojejku, ale masz super wąsy. Dzięki. Gdzie jesteś? Na strusiej farmie. Co widziałaś? Strusie. Wow. Co jeszcze? Lamy, która mnie opluła. Opluły cię? Tak, opluła mnie. Lewa nie chcę. Typowe informacje. Informacje zabronione. Uwaga, informacje są ciężko zabronione. Witaj, Alu. Hej. Gdzie jesteś? Na strusiej farmie. A co tutaj widziałaś? No strusie, lamy, osły, jakieś tam jeszcze inne mniejsze zwierzęta. No konik był, o, taki fajny. Co tam jeszcze było? Króliczki były. Gęsi były i w sumie chyba tyle było. A co ci się najbardziej tutaj podobało? A w sumie to wszystko mi się podoba. Najbardziej? Nie wiem, strusie pewnie ogólnie. Strusie? A jakie strusie rodzaje widziałaś? Znaczy nie patrzyłam na rodzaje, wiem, że był afrykański i tak to dalej nie wiem. Te. Mhm. A podobał ci się konik? Konik był świetny. Pamiętasz, jak miał na imię? Nie. Ja też. Taka szczerość. No właśnie. No, to dobrze. No, ty na. Z całą wywiadek tyle. Dziękuję. Pa, pa. Witaj. Cześć. Jak się nazywasz? Gabrysia. Dobrze. Gabrysiu, co? Gdzie jesteś? Na strusiej farmie. Mm. Gdzie to jest? W Polsce. Dobrze, Ala. No, to jak ci się tutaj podoba? No, fajnie jest. Co widziałaś? Strusie, konika, lamę, osiołka. Opluła cię lama? Co? Opluła cię lama? Nie. A ciebie? No mnie nie, bo ja kamerowałam i się raz przestraszyłam jej strasznie. A co ci się tutaj najbardziej podobało? No chyba strusie. Mhm. Znasz jakieś rodzaje? Afrykański, a nie, amerykański? Afrykański. Afrykański, a więcej to nie pamiętam. Dobrze. Dziękuję, pa pa. Pa. Jesteś w TV. Co powiecie nam? Nic. Że jestem w TV. O szkole. Francuskiej. Powiedz o Toytoyu. To gdzie jesteście? W Toytoyu. W Toytoyu. Na strusiej farmie. Tak. Jesteśmy w Toytoyu. A gdzie jest ten Toytoy? Nie wiem. Tutaj. Tu jest huśtawka. To jest Toytoy. Wszystko to jest Toytoy. Aha. A gdzie jest otworek? Nie ma. Siedzimy na nim.